Witaj pośród awanturników, jestem Solwik, a ze mną jest Frejtag z gier Frejtaga. Siemaneczko. Jako, że sesje Frejtaga bardzo chętnie oscylują wokół szeroko pojętych relacji, stwierdziliśmy, że dokładnie o tym zrobimy ten odcinek dziesiętnika, więc 10 pomysłów na relacje w waszych RPGach. Zapraszam. Pierwszym pomysłem, jaki tutaj w naszej burzy pomysłów pojawił się, to jest budzenie przeszłości poprzez przedmioty. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie nasz bohater wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, które zna z przeszłości, ale nie był tutaj przez całe lata. To może być jego dziecięcy pokój i tam natrafia na rzeczy swoje, własne, a może właśnie w tym miejscu już ktoś inny zamieszkał, ale te rzeczy nadal są tylko na przykład przykryte czymś. Może znajduje jakąś rzecz na strychu, a może nagle ktoś przynosi do niego dawno pożyczoną książkę z dedykacją, która tam była. No i to jest, myślę, takie dobre takie narzędzie w trakcie sesji do tego, żebyśmy mogli sobie wyobrazić jako gracze, jaka historia jest z tym związana. Nie musicie absolutnie wcześniej jakoś opracowywać tego, jaka konkretnie to historia musi być związana z tym przedmiotem. Ciekawym wątkiem może być wzięcie takiego przedmiotu, wyobrażenie go sobie i nawet zapytanie innych graczy albo mistrza gry, jaka z tym jest związana historia dla naszej postaci. Nie my musimy wymyślać tę historię, oczywiście możemy też na poczekaniu to wymyślić, albo możemy wcześniej sobie na karcie postaci, są przecież takie systemy, które też mają w mechanikę wbudowane, nie wiem, ulubione przedmioty, potrzebne przedmioty, które dają jeszcze dodatkową jakąś pulę kości. Ale myślę, że ciekawym wątkiem może być po prostu to, żebyśmy spróbowali między graczami nawet odbić sobie takie rzeczy. To, co jeszcze mi się zdarzało robić kilka razy, to jak rozpisywaliśmy sobie relacje między postaciami graczy, robiliśmy sobie na zasadzie mapy pomysłów, to tam wpisywaliśmy również przedmioty, ale wpisywaliśmy jakieś zdarzenia w historii naszych postaci i pisaliśmy, co z tym związanego było, albo jakie cechy posiadała nasza konkretnie historia naszej postaci, tylko robiliśmy to jakby naprzemiennie, to znaczy nie my sami wymyślaliśmy elementy na swojej postaci, tylko dawaliśmy innym graczom do wymyślania elementów na naszej karcie postaci. I to jest o tyle ciekawe, oczywiście nie musimy zawsze w 100% się z tym zgadzać, możemy powiedzieć, ej, ale mi się to nie podoba, ale to też jest taki element, który może... Wiecie, może nagle wpaść nam jakiś pomysł do głowy, którego wcześniej nie zakładaliśmy. Mhm. No, z mojego też doświadczenia, jeśli ta historia jest po prostu zapisana na karcie postaci, no to jest po prostu tylko zapis, ale odegrać to jest zupełnie inna liga ważności tego pomysłu dla rozgrywki, więc jeżeli faktycznie sobie na przykład zapiszemy bardzo luźno, hej, moja postać przyjaźni się z Tomkiem, natomiast potem takie przedmioty, które są wspólne z naszą relacją, no mogą wzbudzić dawną przeszłość i my możemy odegrać te rzeczy, które już są w naszej historii. Jest to fajny taki klucz do bardzo zgrabnego wplatania retrospekcji. Więc to odegranie tego na sesji, to wydaje mi się, że bardzo uwypukli te relacje i wzniesie ją na wyższy poziom. Dobrze, pierwszy pomysł za nami w tym dziesiętniku, a ja szybko przeskoczę do drugiego, który również jest trochę o takim powrocie do przeszłości, natomiast tyczy się rozłąki. To rozłąki, gdzie jedna z osób w relacji pokonuje jakąś szeroko bardzo pojętą drogę, a druga postać stoi w miejscu i one po latach na przykład się spotykają i zderzają. No i możemy zobaczyć, co z tego wyniknie. Przykłady. Mamy parę kochanków, gdzie jedna osoba zapadła w śpiączkę na 5-10 lat, druga osoba, pytanie, czy ruszy dalej? Pomysł zakłada, że tak, no ale po 10 latach ta osoba się budzi, zaznaje zupełnie nową rzeczywistość i wtedy jak zderzą nam się tutaj te dwa światy, ten świat przeszły z tym przyszłym. Tak idąc w stronę bardziej Warhammera, mamy na przykład dziecięcą relację między elfem a człowiekiem.
człowiek rośnie, wchodzi w dorosłość, wychodzi z wieku dziecięcego, elf dalej pozostaje dzieckiem. Jest rozłąka, byli przyjaciółmi, spotykają się po latach, są już w zupełnie innym miejscu. Ktoś jest wciągnięty w magiczny portal i wraca 10 lat później. I mamy dwójkę przyjaciół, po prostu jakąkolwiek relację, nie wiem, w środowisku wiejskim. I dla tych osób bardzo ważne jest to, co się dzieje tu i teraz, jakiś taki lokalny patriotyzm, po czym jedna z osób oddala się od tego wszystkiego, znika na długie miesiące albo lata, jest w mieście, rozwija się w zupełnie innych kierunkach, nabiera nowych doświadczeń, po czym wraca. I ta osoba jest już zupełnie inna, natomiast osoba, która została we wsi, cały czas widzi te same twarze i te relacje się bardzo nie zmieniły. No i co wyniknie z tego tutaj doświadczenia? Czyli ogólnie jest to rozłąka z powrotem, natomiast jedna osoba pokonała bardzo wyraźną tutaj drogę. Myślę, że jeszcze z tym, o czym mówisz, można połączyć taki element jak zmiana poglądów w tej wynikająca z tego, że dwie postacie znalazły się w zupełnie różnym położeniu w swoim życiu. Tutaj wspomniałeś o tym, że jest to osoba, która tam została w jakiejś lokalnej społeczności, w jakimś miejscu, druga pojechała w świat, poznała trochę inny świat, zobaczyła, bardziej poszerzyło jej się spektrum, wraca, no i tamta faktycznie mówi cały czas tym samym językiem, wręcz żyje w przeszłości, a ta przychodzi z jakimś nowym bagażem. Z drugą rzeczą, jaką tutaj jeszcze, myślę, można, jaką jeszcze można wrzucić, to jest obsesja. To, że jedna postać myśli obsesyjnie cały czas o swojej pierwszej miłości i to jest tak po prostu w jakiś sposób ją triggerujące, że mimo upływającego czasu nie była w stanie związać się na dłużej z jakąś inną osobą, ponieważ cały czas gdzieś ta obsesja w niej działa, nie przepracowała też tego, nie wiem, wręcz popadła w jakieś uzależnienia. To, co dzieje się na poziomie podświadomym, że ona wchodząc w relacje z nowymi osobami cały czas gdzieś z tyłu głowy ma porównywanie do tej osoby. Więc to jest cały czas taka relacja, która gdzieś w niej żyje. I teraz ciekawy może być wątek wprowadzony podczas rozgrywki, gdzie spotyka się z tą osobą, dla której lata temu ona była tą pierwszą miłością i okazuje się, że tamta na przykład nie za bardzo pamięta to, że to wszystko, co urosło w głowie bohatera... To była ta wędrówka. Naprawdę, tak, to zdecydowanie na wyrost i po prostu ta obsesja to spowodowała, a tutaj zetknięcie się tych dwóch postaci, to jest takie rozczarowanie nagle. Ale jak to? Ty sobie dałaś radę w swoim życiu, masz piątkę dzieci, dobrze prosperującą firmę i sobie radzisz, a ja nie mogę sobie poradzić w tym wszystkim, bo cały czas myślałem o tobie. I taki wątek, który też może tutaj napędzać. Więc tak, obsesja. Więc obsesyjnie wskoczmy w pomysł trzeci. Kolejny pomysł to relacja samej z sobą. I mamy tu taką sytuację, gdzie może to być historia, przygoda drogi, gdzie bohater gracza jedzie samochodem przez Stany Zjednoczone, bądź jakiekolwiek inne miejsce. Może to też być jakiś setting sci-fi, jak najbardziej podróża kosmiczna. I spotyka różne osoby, różne wydarzenia, różne miejsca. Znajduje też różne przedmioty i odnosi te przedmioty do siebie. Bierze je w ręce, sprawdza, jak one oddziaływują. Spotyka te osoby, sprawdza, jak te osoby oddziaływują. Wchodzi w jakieś relacje z tymi osobami i cały czas poznaje siebie. To może być też taka dobra przestrzeń do retrospekcji. Jest to relacja z samym sobą tu i teraz, ale znowu w momencie, kiedy spotyka postać gracza. Ja tutaj mówię o takiej sytuacji, gdzie gramy jeden na jeden, gdzie mistrz gry prowadzi graczce bądź graczowi, gdzie też kreujemy wspólnie ten świat i naprawdę ta granica potrafi się czasem zacierać. No i przede wszystkim ten akcent jest położony cały czas intensywnie na przeżywanie tej postaci, na kreowanie, na wymyślanie. No i to też jest taka szansa na retrospekcję, no bo w momencie, kiedy spotykamy jakąś osobę, jakiegoś NPC-a, dowiadujemy się czegoś o nim, dowiadujemy się o jakichś jego problemach albo jakichś marzeniach, to jest dobry moment, żeby postać gracza, graczki też mogła się odnieść wtedy do jakiejś swojej przeszłości. Mhm. Dla mnie też interesujące w kontekście relacji samego z sobą lub samej z sobą
Jest to na przykład przy tworzeniu postaci, tak? Bardzo często gracze tworzą postaci i zastanawiają się, okej, moja postać lubi zabijać trolle, moja postać lubi dobre piwo i tak dalej, moja postać nienawidzi tamtego, bo najechał moją rodzinną więź i wszystkich zniszczył. Natomiast jaki ta postać ma stosunek do samego siebie? Każdy z nas ma jakąś bardzo wyraźną relację z samym sobą, tak? Czy lubicie samych siebie? Czy jesteście z siebie dumni? Czy macie z czymś problem wewnętrzny, z jakąś swoją własną cechę? Czy macie wadę, ale ją akceptujecie, tak? I to inni mogą mieć z nią problem. Czy macie jakiś wstyd, nie wiem, wstyd swojego ciała? I tak dalej, i tak dalej. Czyli relacja samego z sobą też wydaje mi się bardzo interesująca również w tym kontekście. To, co mi się wydaje również interesujące, to pomysł czwarty, do którego płynnie przechodzimy. I tutaj jest jakaś taka zachęta do odgrywania czegoś poza swoją sferą seksualną. Mam tutaj na myśli poszukania czegoś w trakcie grania w RPG poza swoją sferą seksualności. Po pierwsze jest to oswajanie z tematem, jakże ludzkim. Po drugie, może to być też niesamowite wyzwanie, jeśli chodzi o odgrywanie i też kolejny czynnik do tego, jak zbudować postać ciekawszą. Natomiast zachęcam tutaj do niepopełniania tego błędu, który jest często popełniany w popkulturze. Na przykład mamy jakąś osobę nieheteronormatywną i czasem w popkulturze ma się wrażenie, że to jest jedyna cecha tego bohatera, bohaterki. Dalej chodzi o to, żeby stworzyć pełno krwiste postaci, a to po prostu może być jedna z cech i sfera seksualności, która otworzy nam tak naprawdę nowe pola kreacji postaci. Czy nasza postać jest na przykład aseksualna? Jak to wpłynie na jej rozmowy? Czy w ogóle wpłynie w jakiś określony sposób? I tak dalej, i tak dalej. Jest to odważny temat, ale myślę, że super jest go eksplorować. Ja dodałbym jeszcze, że tutaj właśnie warto spojrzeć na tą seksualność nie tylko jako ten jedna z elementów tożsamości, ale też czy ta seksualność w jakiś sposób jest na przykład zagrożona, czy na przykład związana jest z tym ukrywanie tej seksualności, czy na przykład nasza postać, wyobrażam sobie sytuację, nie wiem, odgrywania w XX wieku, na początku XX wieku w Stanach, czy nie wiem, czy w 50., czy w różnych innych miejscach, gdzie osoba ma konkretną tą przypisaną, w sensie, gdzie posiada tą konkretną seksualność, ale jest to nieakceptowane społecznie. I teraz próba przyjrzenia się, wejścia w buty, przyjrzenia się temu, co z tym może się wiązać, jak to może być postrzegane przez innych. I bardzo podbijam to, co Solwiku powiedziałeś a propos tego, żeby nie popaść w taką sytuację, w której nagle po prostu będziemy mieć postacie, które tylko będą o tym myślały, albo będą na każdym kroku rzucały w każdej wypowiedzi po prostu podtekst seksualny. No nie na tym to polega. Jak sobie przeanalizujemy książki, jak przeanalizujemy sobie popkulturę, jak jest głęboka i szeroka, to bardzo często postacie nieheteronormatywne są takie same jak te heteronormatywne, tylko po prostu mają inne preferencje seksualne, psychoseksualne, czasem mogą być aseksualne. I to jest jakiś wątek, który może dodać więcej kolorytu niż właśnie takiego poczucia, że to jest po prostu coś tak wyrazistego, co zakryje całą tą postać. Kolejny pomysł to syndrom sztokholmski, zespół Munchausena. Traumy nieprzepracowane, przenoszone dalej, które promieniują na inne relacje. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której jako gracze wymyślamy dla naszego bohatera jakąś negatywną relację, albo że kogoś nie lubimy, albo wręcz pozytywną, że kogoś lubimy i wiążemy z tym jakieś specyficzne, pozytywne emocje, to teraz pomyślmy sobie o tym, że jednak jest w życiu tego bohatera ktoś, kto nie jest dla niego dobry, kto usidlił go, wrzucił go w sieć swoich różnych niecnych planów, który manipuluje nim, z jednej strony podważając jego kompetencje i zupełnie czasem ignorując go, robiąc mu złe rzeczy z głową, a z drugiej strony daje mu tą marchewkę przysłowiową. Daje mu na przykład schronienie, daje mu pracę,
daje mu czasem jakieś zachęty, popycha go w te zachęty albo daje mu jakieś różnego rodzaju gifty. No i ten nasz bohater, nie znając innych relacji, a nauczywszy się tej relacji i bycia w tej relacji, znając ten mechanizm, jak to działa, że w momencie, kiedy dzisiaj dostaje cegłą w głowę, to jutro, budząc się, jak przygotuje dobre jedzenie albo zapunktuje sprzątaniem czegoś albo zrobieniem czegoś dla tej osoby, to wie, że u tej osoby pojawi się uśmiech i może przybicie piątki, cały dzień nagle zmienia mu się w głowie na pozytywny, ale znowu przychodzi burza i znowu obalenie, więc siłą rzeczy jest to sytuacja, w której ta postać tkwi w tym syndromie sztokholmskim i ciężko jest jej się wydostać z tego, być w innych relacjach, bo tak jak powiedziałem, ona zna tylko to. W przypadku tego zespołu Munchausena, chcesz, Solwiku, powiedzieć? Bo to jest też twój fajny przykład. Jasne. Tutaj to jest, wybaczcie spoilery, serial Ostre Przedmioty, całkiem niezły na HBO. Polecam, tam był taki motyw, gdzie matka podtruwała swoje córki, właśnie mając ten syndrom, i robiła to po to, żeby się realizować matczynie, żeby się czuć potrzebną. To, co bym tak wydystylował z tego wszystkiego, dotyczy takich relacji, które pozornie są bliskie, ale są bardzo szkodliwe, tak? Bardzo często jak gracze rozpisują relacje czy mistrzowie gry, no to okej, tę osobę kocham, więc oddam za nią życie, tej osoby nienawidzę, więc chcę ją zabić, tak? Natomiast tutaj mamy takie trochę połączenie, pozornie jest to miłość, jakaś bliska relacja, natomiast wszystko ma jakieś takie bardzo toksyczne podłoże i pytanie, czy my teraz naprawimy te relacje, czy z niej uciekniemy, czy zderzając się z innymi bohaterami, dopiero zauważymy, że z naszą relacją jest coś nie tak? W wiele stron tu może to pójść. Tak, jakby dalej idąc w to odgrywanie, jeżeli byśmy chcieli się zagłębić bardziej w psychikę takiej osoby, to faktycznie to nieprzepracowanie tej relacji i nieuwolnienie się z niej powoduje, że każda kolejna relacja, tak, jeżeli nie będzie taka jak ta, to będzie miała w sobie, będzie jej brakowało tego ważnego, tej ważnej cząstki, czyli tej niepewności. Bo zauważcie, tak jak w przypadku syndromu sztokholmskiego, odnalezienie się w tej sytuacji takiego lawirowania, tej ze skrajności w skrajność bez tego pośredniego poziomu, tej normalizacji, to jest właśnie to, w czym taka osoba się odnajduje. W momencie, kiedy jest normalizacja, to dla osoby jest to coś podejrzanego. Aha, zaraz coś walnie, zaraz coś pójdzie, albo w tym kierunku. Coś muszę zrobić, albo wręcz wywoływanie samemu takiej sytuacji. W przypadku tego zespołu Munchausena, o którym, Solwik, mówisz, no to jest sytuacja taka, że to jest takie głębokie zaburzenie po prostu psychiczne u tej osoby, która to robi, bo jej się wydaje, że ona robi dobrze. Tak. Natomiast to absolutnie nie działa dobrze. I teraz zastanowienie się, czy bohaterka bądź bohater, który doświadcza tego za dzieciaka, czy on gdzieś właśnie tej wartości matczynej miłości nie postrzega przez pryzmat takiego zachowania. Mhm. To też jest, myślę, na przykład na taki kult idealne. Jasne. A ciekawe, czy możliwa jest relacja z nieczłowiekiem, czyli nasz kolejny pomysł. Mam tutaj na myśli albo wymyślonego przyjaciela, może ulubioną zabawkę, a może temat bardzo na czasie, czyli sztuczną inteligencję. Natomiast stworzenie bohatera, czy w ogóle eksplorowanie takiej relacji w RPG-ach wydaje mi się super przeciekawe. Możemy tutaj zacząć od tych takich tradycyjnych cyberpunkowych motywów na zasadzie, w którym miejscu to ma znaczenie, czy ta relacja jest ze sztuczną inteligencją, czy nie. Albo badanie jakichś takich relacji, które są jednostronne, tak? Czyli relacja właśnie z zabawką, tak? My ją tulimy, my do niej mówimy, my ją obdarzamy jakimś szacunkiem, sympatią. Pytanie, czy to jest w drugą stronę, czy to jest tylko nasze wyobrażenie i w związku z tym, czy taka relacja ma w ogóle prawo istnieć i być jakkolwiek normalnie postrzegana i czy to jest dobre dla naszej postaci i tak dalej, i tak dalej. Więc to pomysł ode mnie. Ja jeszcze bym się chwilę skupił na tej sztucznej inteligencji, bo to jest też taka rzecz, która mocno mi przychodzi a propos settingu tajemnic, pętli i powodzi. Tak jak w tajemnicach pętli gramy dzieciakami, które przeżywając te różne przygody
mają mimo wszystko zawsze szczęście, zawsze jakoś udaje im się wykaraskać z tych różnych opresji. Tak w sytuacji tajemnic powodzi, no możemy pójść w taki i teen drama, ale jednak bardziej mroczny ten vibe i te postacie mogą zginąć. I tak jak w tych dwóch różnych światach, z jednej strony mamy sztuczną inteligencję, która działa na rzecz ludzi, a w tajemnicach powodzi mamy zakażoną rakiem cybernetycznym, mechanicznym inteligencję, która zaczyna nie tylko samodzielnie myśleć, ale wręcz zaczyna się buntować przeciwko ludziom. Więc tutaj też możemy zastosować taką, nie mówię, że akurat w tym settingu, ale wykorzystać inteligencję, która się obudziła, która mówi naszemu bohaterowi o powodach, dlaczego ona robi te złe rzeczy. Że za tym nie idzie tylko algorytm, który jej ktoś wklepał, tylko że ona nabyła taką umiejętność rozumienia pewnych procesów, że wybiega gdzieś myślą naprzeciw, że jeżeli teraz nie zrobi tego, to za jakiś czas nie będzie jej, nie będzie też innych robotów. A czy będzie kolejny pomysł Freytagu? Bo to, że nie będzie robotów, to już wiemy. Nie będzie niczego, ale będzie opieka. Okej. Okay. Tak nazywa się kolejny pomysł. I tutaj pomyślmy w kategoriach, gdzie nasz bohater albo jest opiekunem kogoś, jakiejś osoby, albo jest osobą, którą opiekuje się NPC, a może inny bohater gracza, bądź graczki. I tu zarówno może to być sytuacja, w której to może być jakiś sąsiad, to może być jakaś bliższa osoba, możemy tutaj zwrócić uwagę na wiek tej osoby, możemy mówić tutaj o osobach starszych, o osobach, nie wiem, nawet w wieku 80 czy 70 lat, a możemy mówić o osobach, które po prostu mając w sobie dużą empatię, wchodzą w relacje z innymi i opiekują się tymi osobami w najprostszych jakichś czynnościach, bo widzą, że te osoby są bardzo zajęte. Wyobrażam sobie sytuację kobiety, która opiekuje się trójką dzieci i my będąc, nasz bohater gracza, będąc sąsiadem takiej matki z trójką dzieci samotnej opiekującej się, wchodzi w relację z nią, bo chce jej pomóc. Okazuje się, że ona jest pielęgniarką, więc w międzyczasie setting, niech to będzie cyberpunkowy, załatwia nam jakieś potrzebne dragi, które nam się przydają. Ale to nie tylko musi być jakaś interesowna relacja, to może być po prostu taka wynikająca z naszej chęci pomocy, wejścia, poznania, otwartości. Tu może być też jak najbardziej wątek związany z niepełnosprawnością, ze starością, niepełnosprawnością, z jakimś statusem społecznym, z jakąś charakterystyczną cechą tej osoby. Nie wiem, uważana ta osoba może być za dziwaka, a może być osoba, która ma, nie wiem, zespół Tourette'a i po prostu nie jest w stanie zapanować nad różnymi swoimi odruchami i jest postrzegana przez innych jako kompletny dziwak. Albo jest to osoba w spektrum autyzmu, która niekoniecznie ma jakiś taki... niekoniecznie widzi, co się dookoła niej dzieje, czy niekoniecznie po prostu zwraca na wszystkie rzeczy uwagę, jak ktoś do niej coś mówi, ale odbiera inne bodźce, jest bardziej wrażliwa na inne kwestie. Więc pokazanie takiej relacji albo zbudowanie takiej postaci, właśnie, która jest niepełnosprawna, albo w jakimś spektrum, albo posiadająca jakiś bagaż dużych doświadczeń, coś, co ją może ograniczać w jakiś sposób i do tego niejako przyczepienie, po prostu stworzenie NPC-a, który opiekuje się nami, który jest dla nas ważny. I teraz zastanowienie się, dlaczego jest ważny, czy to jest bezinteresowne, czy to jest interesowne, czy to w jakiś sposób też jest pewna symbioza między tymi osobami. Mhm. Czyli tak w dużym skrócie i brutalnie to zabrzmi, ale chodzi o to, że mamy kogoś w swoim życiu, który jest dla nas balastem i my sobie z tym balastem radzimy, albo my jesteśmy balastem również dla kogoś i też musimy sobie z tym radzić, bo wydaje mi się, że dosyć częstym motywem w RPG-ach jest to, że nasza postać, nie wiem, musi się o kogoś zatroszczyć, czy bardzo szeroko myśląc, nie wiem, o wieś i o jej mieszkańców przed strasznym potworem, czy po prostu ma chorą matkę, czy chorą córkę. Natomiast co jeśli właśnie my wymagamy opieki, tak? I to też jest bardzo ciekawy punkt widzenia. Wydaje mi się, że nie tak często w RPG-ach badany i w ogóle temat starości i niepełnosprawności w popkulturze również jest bardzo często omijany, a my tutaj w dziesiątniku szukamy rzeczach oryginalnych, które można wyciągnąć, więc to jest na pewno
jedna z tych rzeczy. W kontekście opieki, ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, która też przyszła mi w międzyczasie, zdrowie psychiczne. To też jest jeszcze taki element, który, bo znowu jakby to jest kolejna cecha, która może być, która jest po prostu owiana dużą ilością stereotypów, a znowu wejście w relacje z bohaterem niezależnym, czy nawet nasza postać ma depresję, choruje jakoś psychicznie, ma jakiś PTSD, a jednak próbuje się jakoś w tym wszystkim odnaleźć i pojawia się ktoś, kto zaczyna ją rozumieć, ktoś, kto ją wspiera. Więc tutaj zauważcie, że tych przesłanek tak zwanych, tych cech, które składają się na naszych bohaterów, jest bardzo wiele i można na fajne sposoby to ogrywać. Ten temat starości płynnie łączy się z kolejnym pomysłem i tym pomysłem są lekkie, przyziemne relacje, które towarzyszą nam w trakcie dnia codziennego. Dlaczego mi starość przypomniała o tym pomyśle? Ponieważ bardzo często osoby starsze mają bardzo ważne relacje w swoim życiu, tak? Jak na przykład relacje z rodziną. Natomiast bardzo często te relacje przestają być z czasem aktywne. Ta starsza osoba też nie chce się narzucać bardzo często. Rodzina, dzieci i tak dalej mają swoje dzieci, żyją już swoim życiem. Więc w efekcie bardzo często wśród osób starszych najważniejsze relacje, a przynajmniej takie najbardziej aktywne i na czasie, to są relacje na przykład z sąsiadką, na przykład z pielęgniarką, ze sprzedawcą w sklepie, tak? I chodzi mi tutaj o to, że bardzo często nasi bohaterowie wyrwani są ze swojego świata, wrzuceni w jakąś inną krainę, a ta przeszłość gdzieś się za nimi ciągnie. Bardzo często w tych naszych opowieściach ta przeszłość wraca, ale pytanie, czy nie musi wracać, czy bardziej prawdziwe nie byłoby to, że te najważniejsze relacje dla naszej postaci, one już się wydarzyły, ale one już były kiedyś, natomiast skupienie się jest istotne na tym, co jest tu i teraz, tak? Czyli nasza postać trafia do nowego miasta, na przykład w Warhammerze, teraz powiedzmy tam jest strażnikiem miejskim, tak? I ma relacje ze strażnikami, które są takie lekkie, przyziemne, związane z profesjami, związane ze strukturą naszego dnia, natomiast gdyby się tak na tym skupić, to są to jedyne relacje, takie aktywne, jakie nasza postać ma, a reszta jest jakimś takim widmem, które po prostu gdzieś było, ale niekoniecznie musi wrócić, a naszej postaci wydaje się, że to, co było, jest najważniejsze. Jak właśnie w przykładzie starości. Odrobinę smutne, ale często tak bywa i jest na pewno interesujące do eksploracji. I przechodzimy do kolejnej. Relacja, której nie możesz się pozbyć i ma odmienne zdanie bądź charakter, ta konkretna osoba. I siłą rzeczy w jakimś czasie zaczynasz wyciągać z niej wnioski. To może być taka sytuacja, w której jest dla naszego bohatera, znowu bohater niezależny, który jest nam jakoś znany bliżej, jest nawet dla nas ważny, ale nie zgadza się z naszymi czasem fundamentalnymi wręcz decyzjami naszej postaci. Potrafi włożyć kij w mrowisko, potrafi podważać nasze decyzje, potrafi w momentach, w których już mamy wszystko zaplanowane, nagle po prostu nam to zacząć rozwalać i nam jest ciężko przejść obok tego obojętnie. Najczęściej się jako bohaterowie po prostu wkurzamy na to, gdzieś wysyłamy go do siedmiu diabłów czy do gdziekolwiek indziej, ale może się okazać, że gdzieś na przestrzeni tej historii ta postać w różnych momentach miała rację. Ja tutaj zachęcam do tego, żeby zarówno wy jako gracze, żebyście wymyślali takie postacie niezależne dla swoich graczy, dla swoich bohaterów i nawet spróbowali stworzyć właśnie taką przeciwwagę, że ten bohater niezależny nie tylko ma inne zdanie, ale oczywiście z tym związana jest jakaś motywacja. Dlaczego on tak robi? Może coś w ich życiu poszło nie tak, albo może ten bohater niezależny po prostu ma taki inny, zupełnie inny charakter i dlatego nie zgadza się z tymi decyzjami. Ale też zachęcam do tego mistrzów gry, żeby po prostu wymyślali, najlepiej w uzgodnieniu z graczami, taką postać, która będzie wkładać kij w mrowisko, ale żebyście też nie wpadli w taką pułapkę jako mistrzowie gry, że mimowolnie może być to taka Deus Ex Machine, która po prostu
będzie podpowiadać, jakie rozwiązanie powinno być właściwe w tej historii. Mhm. Nie, to jak najbardziej idźcie tak, jakbyście myśleli pod kątem tej postaci, a nie pod kątem tego, gdzie jest odpowiedź w tej historii na różne decyzje. Na pewno będzie ciekawe, jeśli z jakichś przyczyn musimy na siłę spędzać czas z tą postacią, tak? Czyli na przykład to może być postać, z którą się nasz bohater fundamentalnie nie zgadza i w normalnych okolicznościach by ją automatycznie odrzucił, ale może jest z nią związany zawodem, celem, nie może jej odrzucić. Może to jest duch, który go nawiedza natarczywie i taki głos, którego nie da się uspokoić. Może jest to gadający miecz, który jest tak wspaniały, że chcemy nim walczyć, ale on cały czas gada i ma zupełnie inne poglądy. Więc pozornie mamy takie zderzenie, że to jest zupełnie inny świat, ktoś o zupełnie innych poglądach, ale jesteśmy już tak długo z tą postacią, że po jakimś czasie zaczynamy w jakiś sposób przywykać do tego, co ona mówi i w jakiś sposób przyjmować pewne te rzeczy i dzięki temu rezonuje to z nami, więc i nasza postać się w jakiś sposób zmienia, a takie zmiany są zawsze najciekawsze. Tak, i możemy to też zabawnie później ogrywać na takiej zasadzie, że nagle ten głos znika, albo nagle ta postać już nie jest w centrum naszych scen. Oddalamy się od niej, a nasz bohater zastanawia się, a o czym by ona, jak, w jaki sposób zareagowałaby na to, na tą sytuację, która ma miejsce, a co ona by powiedziała mojemu bohaterowi. I też możemy po prostu, tak mówię, w taki dość żartobliwy sposób jeszcze nawiązywać do tego później, bawić się po prostu też tą różnicą zdań. Dowiedzmy się, jakie mamy zdanie o naszym ostatnim pomyśle, czyli o 10. pomyśle. I ten pomysł polega na tym, aby sobie zadać pytanie, jest taką sugestią, żeby sobie zadać pytanie, co stoi za emocjami, relacjami, które zazwyczaj są niekwestionowane, tak? Bardzo często piszemy sobie na karcie postaci, mój bohater kocha tę osobę, moja bohaterka nienawidzi tej osoby, przyjaźnie się z tamtym. Natomiast te wszystkie rzeczy z czegoś wynikają, to nie jest tak, my bardzo chcielibyśmy, żeby one były bezinteresowne, piękne, pierwotne, natomiast coś się u tych podstaw kryje. Na początku za tą miłością mogła stać jakaś fascynacja, może obsesja, może ktoś nam się podobał, jeśli chodzi o wygląd, może nie lubiliśmy się z daną osobą, ale gdy ją zaczęliśmy poznawać, ta miłość gdzieś się zrodziła po drodze. I badanie takich bardzo pierwotnych haseł może sprawić, że ta relacja będzie bardziej zniuansowana i ta miłość nie będzie po prostu miłością, będzie na przykład miłością, która się zrodziła z jakiegoś rodzaju wdzięczności. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj kopiąc w tych rejonach i podburzając te takie bardzo pierwotne, duże hasła, które noszą ogromny ładunek emocjonalny, można dojść naprawdę w ciekawe rejony. Przede wszystkim myślę, że to też może być fajne, żeby sobie przypominać tę relację w trakcie gry, co za tym idzie, bo czasami czego w różnych sytuacjach może brakować, to takiego, a dlaczego ja tam idę, a dlaczego ja coś robię, no dobra, łączy mnie przyjaźń z tą osobą, ale w sumie może bardziej chcę zadbać o swoje życie, o życie swojego bohatera i muszę mu to powiedzieć, żeby się od tego odciąć. Ale jeżeli byśmy tutaj stworzyli jakąś tę relację tej przyjaźni, która oparta jest na przykład jakimś robieniu wspólnych rzeczy w przeszłości, może jakimś długu wdzięczności albo jakiejś dawnej miłości, która przerodziła się w przyjaźń, no to ja nie zostawię tego bohatera, no to po prostu ja nie spojrzę sobie potem w lustro, jak miałbym go zostawić, więc też takie wzięcie tego, co się tutaj dzieje, zarówno pod kątem emocjonalnym, jak i tej motywacji, jako czegoś priorytetowego też w tej historii, którą rozgrywamy, że moje interesy na chwilę mogą być odłożone na rzecz tej konkretnej relacji i tej konkretnej sprawy. Więc my zamknęliśmy nasze 10 spraw, to jest nasze 10 pomysłów. Bardzo Wam dziękujemy za odsłuch. Jak zwykle w dziesiątniku robimy to w ten sposób, że chcemy tutaj, dając Wam te 10 pomysłów, zapalić jakąś lampkę, może Was zainspirować, aby Wasze przygody mogły być lepsze lub przynajmniej, żeby zawędrowały w inne rejony niż zazwyczaj. A ciekawym rejonem do odwiedzenia jest również kanał Gry Freytaga. I Freytago, chciałbym, żebyś tutaj opowiedział o swoim kanale, o jakichś inicjatywach, które tam prowadzisz i zachęcił naszych tutaj awanturniczych słuchaczy do zajrzenia na ten kanał.
Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, Solwiku, za zaproszenie. Bardzo też cieszę się, że wziąłeś udział prowadząc sesję podczas streamu charytatywnego. Serce się raduje, że mamy takie osoby w fandomie jak Ty, które bardzo chętnie po prostu pomagają, wspierają i robią rzeczy. Gdybym miał powiedzieć tutaj w kilku słowach, nagrywam sesję, nagrywam rozmowy z różnymi osobami, rozmawiam z nimi o RPG-ach, ale też o takim podejściu do tworzenia, do życia. Właśnie dużo jest tam o relacjach, na co zwrócił uwagę właśnie Solwik, gospodarz nas dzisiejszy. Ciekawostka, Freytag zaproponował temat horror, bo chciałem, żeby to było to w jakiś sposób związane z prowadzonym kanałem, gdzie ja miałem właśnie wizerunek taki bardzo ciepły tego kanału, że tam jest właśnie dużo podcastów, dużo rozmów właśnie o relacjach, te historie bardzo zawsze bazują na relacjach i gdy usłyszałem horror, dla mnie to było takie, co? To chyba nie to, nie? Tak, ale to jest bardzo ciekawa perspektywa i też powiedziałem i też uważam, że oczywiście jest bliżej mi, gdybym miał nazwać to jednym słowem, to już wiem, jakiego słowa będę używał, także dziękuję. Co można znaleźć? Ostatnio rozpocząłem cykl The Last of Us, nagrywamy to z kilkoma osobami i tworzymy taką historię przed dzień w ogóle wybuchu tej całej pandemii. Wcześniej skończyliśmy Wiedźmina, który bazuje na Pięcioksięgu Sapkowskiego. Skończyliśmy właśnie Krew Elfów. Myślimy o tym, żeby rozpocząć w niedalekiej przyszłości. Tak jest. Taką rzeczą, którą ja się zajmuję już od kilku lat, to jest w ogóle prowadzenie RPG-ów dla seniorów. Na początku to było prowadzenie dla osób, które nie są jeszcze seniorami, 50+, ale w pewnym momencie zacząłem prowadzić też dla 60, 70, myślałem, nawet 80 lat. Myślałem, że po prostu prowadziłeś tak długo, że się zestarzeli. No aż tak nie, ale faktycznie jakoś po prostu samoistnie ta poprzeczka się podnosiła wiekowa. I razem ze znajomymi wypuściliśmy podręcznik z takimi wskazówkami, scenariuszami, w jaki sposób można to robić, jak grać z osobami starszymi, ale sądzę, że nie tylko pod kątem osób starszych znajdziecie tam różne wskazówki, w ogóle myśląc o tym podręczniku i o tych materiałach, bo to nie tylko podręcznik, ale też model współpracy, też jakieś nagrania, między innymi sesja RPG z seniorami. Od samego początku myśleliśmy to w takich kategoriach, jak w ogóle stworzyć narzędzie, które będzie miało jak najniższy próg wejścia, tak żeby osoba, która nie spotkała się wcześniej z RPG-ami, a chciałaby spróbować zagrać, żeby ona nie musiała wertować podręcznika, który ma 200-300 stron, albo nawet te 20 stron, tylko żeby w kilku zdaniach jej powiedzieć o co chodzi i wpuścić ją w te maliny wyobraźni, po prostu, żeby ona sama poczuła, czym to tak naprawdę jest. No i po tych testach udało nam się wreszcie dojść do takiego momentu, w którym możemy powiedzieć, że to narzędzie faktycznie spełnia funkcję takiego niskoprogowego narzędzia. Taką rzeczą, która jest jakoś jeszcze mi bliska, no to oczywiście jest ten horror w różnych wydaniach. Ja bardzo, bardzo lubię kult i różne jego odmiany. Jakiś czas temu nagrywałem kult w średniowieczu, Młot na Szkotów, który też jest takim nietypowym dość settingiem jak na sam kult, bo kult w większości jednak kręci się wokół modernu i tego, co dzisiaj możemy gdzieś w popkulturze znaleźć. Trochę zewu było, natomiast w najbliższym czasie będzie to raczej czarny humor, raczej komedia, raczej klimaty wesenowe, ale na wesoło, będzie system babci RPG, które też chcemy ograć, no i The Last of Us, które jest taką przeciwwagą i gdzieś w tym jest oczywiście ten element, duży, potężny element survival horroru, ale przede wszystkim relacji, także chyba tak. Tak. Przydługo, ale tak mógłbym o tym powiedzieć. Piękna, piękna klamra. No ja dla mnie ta inicjatywa związana z prowadzeniem RPG-ów dla osób starszych, uważam, że to jest fantastyczna rzecz. Tylko o tym słyszałem, miałem takie wow. I w ogóle nagrałeś faktycznie sesję, jak to wyszło i zachęcam do obejrzenia sobie. Ja też nie ukrywam, że moi rodzice są slash byli dosyć starzy, gdy przyszedłem na świat, więc i moja babcia była zawsze dla mnie dosyć starą osobą, tak samo z rodzicami, więc ten temat starości i tak dalej jest mi gdzieś tam bardzo bliski, jakimś takim
ważnym elementem, jeśli chodzi o moją wrażliwość, więc bardzo mnie to tutaj zaintrygowało, więc obczajcie, bo uważam, że to jest fajny temat i dajcie znać, czy komuś udało się i Frejtagowi, i mi wprowadzić swoją babcię w RPGi. Dobrze, od nas tyle. Pogadaliśmy o relacjach. Mamy nadzieję, że zapaliliśmy kilka lampek w waszej głowie. Z góry dziękujemy za wszelkie subskrypcje, komentarze i inne dziwne rzeczy, które się robi na YouTubie. I cóż, do następnego dziesiętnika. Dziękuję ci bardzo. Do następnego. Wspierajcie awanturników. Nie szczędźcie żadnej monety. Solwik robi świetne rzeczy z awanturnikami, więc pamiętajcie o nich. Bardzo mi miło. Dziękuję. Do następnego. Thank you.